Dzisiaj ze mną siedzą psy, bo mam tutaj w tym pokoju, w którym nagrywam, wentylator. A jest cholerny upał. Więc jakieś chrapanie czy szczekanie to nie ja, jakby coś. No nie chcę ich wyganiać, bo tu jest trochę chłodniej. Trzeba mieć serce dla zwierząt. Są dla ludzi też. Niektórych. Więc jak coś, to przepraszam. Dobra. Powolutku. Droga nie wydaje się trudna, ale łatwo się stoczyć tutaj w bok, zjechać kołami. Zwłaszcza, że mówię, ten samochód ma coś takiego, że jak się naciska gaz, to od razu skacze do przodu. Dobra, ale zadanie udane, wykonane. I co teraz? Może te beczki? Dobra. Więc zrobimy beczki. Że nie będę was już męczył. I skoczę do tej fabryki. Sam robię cięcie. Mogę wziąć od razu tą przyczepę. No dobra, to zrobimy tak. Wrócę po przyczepkę. Pojadę gdzieś tutaj. Gdzieś zaczyna to zadanie. A nie, to jest inne jakieś. I spotkamy się po prostu na miejscu. Dobra, powoli dojeżdżamy. Po drodze tutaj się scholowałem i naprawiłem naszego dzikusa. No szkoda, że nie możemy podczepiać tych przyczep do tego pojazdu. Zwłaszcza, że nie ma zbyt wielkiego baku. No ale będziemy sobie tak radzić. Że wtedy ta przyczepa dziwacznie się zachowuje, skacze, już parę razy mi się wywróciła. Więc nie jest to zbyt przyjemne jeżdżenie. No i zbliżamy się do pierwszej beczki. Rozumiem, że musimy je chyba wywracać po prostu. No i tamte są wyżej tam. No dobra, zaczniemy od tej. Tu chyba przez wodę wjedziemy. O ile nie stoi ona na tej skałce tam. Dobra, podtankujemy się. I wjeżdżamy do wody. Tak, ona jest w wodzie, czy... Chyba w wodzie. Są beczułki. No i co, wywracamy je chyba, nie? Tak. Dobra, wrócimy po naszą przyczepkę. Okej, pociągniemy ją trochę. I teraz tam jakoś na górę trzeba się wbić. Tylko którędy? Może tutaj wjedziemy. O, tutaj.
Okej. I lecimy. No, chyba powinniśmy dać radę tędy wjechać. I powolutku. Przyczepa trochę nam przeszkadza, ale nie chcę jej tutaj porzucać. No. I co teraz? Utknęliśmy na jakiejś skałce. Ta przyczepa nas chyba blokuje. No, tutaj zwolnimy. No dawaj, dziku, nie poradzić sobie z czymś takim, taki strumyk. Dobra, weźmiemy tutaj z boku, spróbujemy przejechać. Okej. Okay. Wciągamy przyczepę. Dobra. W błocie sobie radzi, ale już na śliskich skałach nie bardzo. Dobra, i teraz tam na górę jakoś trzeba się wbić. Może ten, o, są beczki już. Teraz jak tam wjechać? Dobra, tutaj wjedziemy po tej pułaczce. Stawimy przyczepę. Powolutku. Bez jaj. Trzeba uważać, żeby się tutaj nie wywrócić. Nie do tego, dobra, do tyłu zjedziemy jeszcze raz tam po prostu. Tutaj nawet nie mam za bardzo jakie drzewo się
poratować w razie czego. On strasznie skacze na tych skałach jak piłka kauczukowa. Weźmiemy sobie niski bieg, żebym tak nie wyrywał do przodu. Cofamy troszkę. Dobra, teraz powolutku. No byłoby tutaj to przejechać. No i udało się. I teraz tam jeszcze nam zostały. Jedna tutaj. Tutaj i tutaj. Dobra, to zjeżdżamy stąd. Cofamy. No jedziemy do następnej. Bierzemy przyczepę. I teraz którędy tam? A, tam jest. Dobra, to znowu zwalniamy przyczepkę i jedziemy po kolejną beczkę. No tutaj chyba nie będzie trudno jechać. Dobra. I kolejne mamy tam. I tam. Jak tam się dostać? Może tędy? Albo tędy. Dobra, spróbujemy tą drugą opcję. Chociaż... No nie chcę się tutaj gdzieś wywrócić głupio. To podjedziemy? Nie, nie, chyba nie. Wrócimy się na dach jak nic. Czyli spróbujemy tą pierwszą opcją się tam dostać. Weźmiemy przyczepę. Okej. Może po prostu jakoś tędy się wyjdzie. No nie wiem. Teraz zobaczymy. I tu mamy znowu te beczki. Kolejną beczkę. Dobra, przejdziemy tu naokoło, zobaczymy. O, jeszcze nam wywróciła. Zostawimy tu przyczepę. Nie no, tu zjedziemy na całkiem w dół. Może tędy. Dobra, tak spróbujemy. No i co? Czy damy radę przez te drzewa przejechać, co nam tutaj stają na drodze?
Do tyłu troszeczkę. No i chyba się udało. Jedziemy po ostatnie. No, powolutku. No, głupi jestem, chyba tędy mogliśmy wjechać po prostu. Nie zauważyłem tego. Kombinowałem. Dobra. I ostatnie mamy. Zjedziemy tędy. No nie wiem. Chyba nie bardzo. Dobra, udało się. Bierzemy przyczepę na kaganiec. Jedziemy dalej przed siebie. Tankujemy troszeczkę i myślę, że przejedziemy tutaj do tej wieży. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Niby prosta droga, ale widzicie, jak on tutaj sobie radzi. Na pewno ta przyczepa przeszkadza strasznie, ona ryje tym trzecim małym kółkiem. No i czeka nas chyba przeprawa przez rzekę. Tak, to jest rzeka. Jakieś słupy pozatapiane. Zmienię sobie na dzień, porę. Czy my przez to przejedziemy? Nie no, musimy sobie dać radę. Może tutaj boczkiem. Nie chcę, żeby ta przyczepa gdzieś w gałęzie nam się tutaj zahaczyła.
właśnie w ten sposób. Dobra, puściła. Dobra, no nie ma lipy, jedziemy. No tu trochę głęboka się robi. Myśmy gdzieś nie wpadli. Okej. Wygląda na to, że się udało. No fajny przejazd. Jak teraz do naszej wieży obserwacyjnej? To jest bodajże ostatnia już. Nieodkryta. Na tej mapce. Chyba do przodu, nie? Czy my będziemy się rozglądać, czy nic tutaj nie leży, jakaś modyfikacja, albo pojazd gdzieś nie jest utopiony. Na razie nic nie widzę. No chyba nic nie ma tutaj. Też nic nie widać. Dobra, jak teraz? Mamy tu dwie drogi. Ta wygląda na zablokowaną. Tak. No, a co to się stało? A, bo byliśmy na wysokim biegu. Nie chciał nam ruszyć. Tutaj też nic nie ma. Dobra, i chyba tutaj wjedziemy. A droga nas powinna doprowadzić do tej wieży. Ostatniej. Aha, raczej nie. Jest zablokowana. Dobra, to weźmiemy od razu zadanko. Osuwisko skalne. Metalowe belki i serwisowe części zamienne będą potrzebne, aby się pozbyć tych skałek. A jak możemy dojechać do naszej wieży? Musimy jechać chyba tędy. No dobra, zobaczymy co tam jest.
tego co się orientuję, to jeszcze powinno coś być dostępne na tej mapce. Jakiś pojazd. Tam mamy jakieś drogi. Co to w ogóle tam jest? O tutaj, ten plac. A zjedziemy sobie tam. Zobaczymy co to jest. Świeci się na żółto, więc... Albo jakieś zadanie. Albo... Zaraz się okaże. Aha, sklep z przyczepami. No ale my nie skorzystamy na razie, zwłaszcza tym pojazdem. Ale dobrze wiedzieć. W razie czego coś będzie można tu kupić. Nie będzie trzeba wracać do bazy. No ale chcę się skupić na razie na tej wieży, żeby odkryć już mapę do końca. Tutaj mamy w ogóle chyba przejazd do innej lokacji. Tutaj tymi chaszczami powinniśmy dostać się do tej wieży. Mam taką nadzieję przynajmniej. No jest, tylko czy tam wjedziemy? Chyba tak. No raczej. Tutaj tędy. I mamy ostatnią wieżę. Tam jest nasze miasteczko. Kolorowe. No i odkryta. Zobaczymy już co nam ujawniła na mapie. Jakiś nowy cel. Kolejny cel. Kolejny. I to wszystko. No tutaj jakiś pojazd jest. Fajnie. Tutaj zadanie. Tutaj przyczepa do wyciągnięcia. Dobra, podtankuję się i zobaczymy ten pojazd, co to jest. Zostawimy tu może przyczepę. Tam nie ma sensu jej targać. A. Steczny. Lecimy. Jeszcze sprawdzę, czy te zadania nam się odhaczyły. Na liście tutaj. Chyba nie, trzeba je zgarnąć. To wezmę jeszcze to zadanie. Zatwierdzę. Zresztą i tak będziemy tędy jechać. Ciach, ciach, tu. I do pojazdu, tam dojedziemy. Dobra. No. Tam podskoczył.
weźmiemy zadanko. Akceptuj. Jedziemy zobaczyć, co to za samochód tam na nas czeka. Jakiś Scout. Scout czy Scout? No, tylko żebym się gdzieś się tutaj nie wywrócił po drodze. Jak to mam w zwyczaju. Ale ktoś sobie miejsce na dom wybrał. No nie jest to centrum miasta. Dobrze, jedziemy. A. No, codzienny wyjazd do Biedronki tutaj to... Naprawdę trzeba być jakimś masochistą, żeby tam dojeździć. Myślę, jakby ktoś sobie zamówił pizzę albo kebaba do domu, no to... No chyba nie ma takiej możliwości. Żeby ktoś dostarczył. Dobra, jesteśmy. No ale widoki ma całkiem w porządku. Z okiem. No to za samochodzik. Kolejny jakiś zwiadowczy. No dobra, fajnie. Próbujemy go zmienić. No co jest? Zmień pojazd. Okej. Wygląda to jak duży trabant. No masz, jak się zapadliśmy w ogóle tutaj w ziemię od razu. I brzmi trochę jak trabant. No taki terenowy trabant, no. No śmieszny. Tylko nie wiem, czy się do czegoś nadaje. Nie no, jedzie, zobaczcie. Mamy napęd na wszystkie koła. Od razu go przetestujemy tutaj w lesie. No chyba koniec testów. No dobra, ściągniemy go do garażu. Zobaczymy, jakie ma dostępne części, silniki. Możemy zmienić na mocniejszy. Skrzynię. Podnieść go możemy. No teraz jak wygląda? No wiadomo, opony. No ten ma od razu dostęp do uniwersalnych, fajnie. I do terenowych, zobaczcie. Dobra, więc może nie jest taki zły. Koło zapasowe możemy mu dodać. Snorkel. To takie różne różności. Zderzaki. No inne felgi. Mamy różne kolory. Masz. Zobaczymy, czy możemy do niego dołożyć przyczepkę. Jeśli tak, to go sobie zostawimy. Nawet ulepszymy. A jeśli nie, to go sprzedam. Po co nam tyle pojazdów? Mamy jeszcze pick-upa, do którego możemy akurat przyczepę dołożyć. Tak, możemy. Więc zostaje. W rodzinie. No i to tyle na razie.